Dzień dobry, autoholicy. Witam Was ten przepiękny listopadowy dzień. No niestety, dla każdego czas płynie tylko w jednym kierunku, więc miłościwie nam panujący 2017 zaraz praktycznie biorąc dobiegnie końca. To nie był, myślę, rok jakiś rewolucyjny dla motoryzacji, ale kilka ciekawych rzeczy się w nim zdarzyło. Po pierwsze, dla nas, dla Polaków, dość istotną rzeczą jest mariaż koncernu PSA z Oplem. Właściwie jego wykupienie. No nie wiadomo dalej, co z fabrykami Opla w Polsce, jak to będzie. Czas pokaże. Druga sprawa, to już na własnym przykładzie sam doświadczyłem, wprowadzenie CEPiKu 2.0, czyli nowego systemu informatycznego do rejestracji, obsługi, przeglądów. W założeniu rewelacja, w rzeczywistości na razie tragedia. Nie można prawie nic z większości urzędów załatwić, a jeżeli można, to się czeka na to 2-3 razy dłużej przy jakichś dużych problemach. No chyba nie do końca był to zamysł twórców tego typu. Co więcej, sama idea przeglądów, jakby z większej kontroli samochodów na stacjach diagnostycznych jest jak najbardziej słuszna, gdyż no każde wyeliminowanie wraków samochodów z łysymi oponami, hamulcami, niesprawnymi amortyzatorami jest słuszne, ja to popieram. No tylko żeby nie było sytuacji, w której właściciele stacji diagnostycznych albo państwo zaczną swoje problemy fiskalne, że tak powiem, przerzucać na klientów oraz tego typu podejście do przeglądów będzie wodą na młyn do większego dojenia nas, użytkowników samochodów. Czyli kilkukrotne podejście do przeglądu i za jednym razem na przykład stwierdzą, że hamulce, za drugim lampka oświetlenia rejestracji, nie ma homologacji, za trzecim nalepka kontrolna na szybę jest źle założona. No to mogą być z tym problemy, no ale dobrze. To są takie rzeczy z naszego podwórka, dość istotne. Odbyły się w październiku targi motoryzacyjne w Nadarzynie, na których, że tak powiem, przelotem się zjawiłem. I co można wywnioskować? Takie quo vadis z motoryzacją, czyli w którym kierunku idzie motoryzacja. Na pewno wreszcie ta idea szalonego downsizingu, która była przez ostatnie lata promowana, przynajmniej wyhamowała. No nadal sprzedawane są samochody jak duże wany z silnikami 1.2 turbo w benzynie. Ja nie mówię, że to auto nie pojedzie. Nawet jak załadujemy w 5 albo 6 osób, pojedzie. Tylko pytanie, jak długo? No, moi drodzy, fizyki się nie da oszukać. Nie wymyślono ostatnimi czasy, przynajmniej oficjalnie, żadnego silnika spalinowego o niebywałej konstrukcji i wydajności. To wszystko to jest po prostu ewolucja tego, co znamy. Jeżeli kiedyś z 1 litra, powiedzmy, 80-90 koni to było dużo, no to teraz się robi silniki, gdzie z 1 litra fabryka już podaje około 115-130 koni. No gdzieś ten margines bezpieczeństwa się skraca i no, w dłuższej eksploatacji te silniki malutkie ani nie są oszczędne, ani nie są długowieczne. Dlatego bardzo przyjemnie się patrzy, jeżeli Volkswagen z 1.4 TSI przechodzi na przykład na 1.5 TSI, a do Yariska wchodzi silnik również 1.5 benzynowy. Może to jest takie wyhamowanie i powolne odwrócenie się trendu, który osobiście uważam za jedno z największych głupot motoryzacji ostatnich lat. Co jeszcze tak na tych targach można było zauważyć? Auta elektryczne, które kiedyś były wow, każdy się chwalił, w tej chwili zaczynają być normalnością. Na stoisku Volkswagena nie promowano elektrycznego Golfa jako głównego, że tak powiem, clue programu. Tam promowano T-Roka, czyli jednego z trzech bliźniaków w grupie WAG. T-Rock, Karoq i Seat Arona. Są to mini SUV-y, miejskie crossovery, no ciężko to nazwać. Generalnie auta zbudowane na bazie kompaktów. Komuś się spieszy. Generalnie auta zbudowane na bazie kompaktów, które bliźniaczo mechanicznie są do siebie podobne, różnią się wizualizacją, stylizacją, natomiast bardzo fajnie sprawdzają się w takiej typowej jeździe miejskiej. Dzięki temu, że są wyższe, krawężniki naszych miast niestraszne, również dziury, dzięki temu, że koła zazwyczaj mają większy promień, mniej się odczuwa dziury. Minusy? Prawie żadne. Może troszkę większe spalanie w prędkościach autostradowych, ale jakby dominacja i taki trend w kierunku tych mini
mini SUV-ów jest bardzo znaczny. Wspomnijmy tutaj na przykład o Kia Stonic lub Hyundai'u Kona. To wszystko to są jakby kompakty po prostu powiększone i taki trend bardzo był widoczny na targach motoryzacyjnych. Volkswagen jeszcze pokazał swojego Arteona, czyli taką prawie premium klasę. No nie do końca się mogę zgodzić, że to jest premium z dwulitrowym silnikiem ułożonym poprzecznie. Natomiast jeśli chodzi o gabaryty, tak, jeśli chodzi o gabaryty, to już jest klasa premium. Audi standardowo trzyma się wyznaczonego kursu. Perfekcyjne wykonanie, fantastyczne, fantastyczne wręcz jakościowo materiały. No to trzeba powiedzieć, bardzo, bardzo wysoko Audi celuje w górną półkę i wyraźnie zaczyna się jakby profilować w kierunku grupy premium. Wracając do aut elektrycznych lub hybryd, no tutaj Japończycy, tak? Japończycy zdecydowanie królują. Auta, powiedzmy, zawsze kojarzone z hybrydami, czyli marka Toyota, już nikogo nie zadziwia. Powiedzmy, jest to tak naturalne, że nawet nie było promowane. Po prostu nowe modele, nowe rozwiązania. Bardzo ciekawym autem był hybrydowy Lexus LC500H. Auto klasy GT, którym już miałem przyjemność jeździć na torze w Silesiering. No, dość odważny krok. 500 000 zł wydać na samochód z hybrydą, który ma aspiracje sportowe. Zobaczymy, jak rynek to przyjmie. No ciężko jest w tym momencie wyrokować. Niemniej naprawdę szapoba dla Japończyków, bo jakość wykonania Lexusa, no też bardzo wysoka półeczka i to się czuje. Dotyk materiałów dotyku, jakby cała otoczka marketingowa, naprawdę celują, widać, wysoko i jak na razie udaje im się. Bezawaryjność? No cóż, myślę, że też bardzo wysoka. Co więcej jeszcze po targach w Warszawie można by powiedzieć? Ford. Stoisko Forda było dominowane przez Focusa i Mustanga. Focus oczywiście w wersji RS, czyli najbardziej oczekiwany hot hatch, okazał się ciężko powiedzieć, że fuck upem, ale z drobnymi problemami silnikowymi. Niemniej prowadzenie, możliwość zabawy, no tutaj Ford z tym napędem wygrywa. Mustang, najtańsze V8 na rynku. Co tu dużo powiedzieć? No, uważam, że w tej cenie auto rewelacja. Bardzo fajnie były oznaczone jakby i występowały, również w Gdańsku też na targach, auta typu Youngtimer i Oldtimer, czyli smaczki motoryzacji, które no kiedyś dużo znaczyły, a teraz są po prostu pięknym wspomnieniem i takim reminiscencją tych dawnych czasów. Zobaczcie, jak fajnie to wyglądało na stoisku BMW Klub Warszawa. E30, E24. Obiemki. BMW Klub Warszawa wystawił naprawdę zacne grono pięknych, starych BMW. To jest prawdziwa oldschoolowa szkoła. Szkoła, gdzie samochód był projektowany przez ludzi, a nie przez komputery. I to wszystko widać w tych cudownych okazach. Mam nadzieję, że może uda mi się kiedyś takie auto zaprosić do garażu marzeń. Byłoby cudowne. Ale oprócz takich jakby BMW, czyli aut typowych, w Warszawie dwa auta po prostu, no cóż, zawładnęły moją duszą totalnie. Stare Lambo. Popatrzcie tylko na te cudowne. Są auta, które odcisnęły trwałe piętno w historii motoryzacji i takim niewątpliwie jest to cudeńko. Lamborghini Countach. Pamiętam, jak w latach 80. zagrywałem się w gry komputerowe, nie wiem, Test Drive albo inne, gdzie po prostu takie samochody można było podziwiać i to były jedyne możliwości, żeby nawet zobaczyć takie cudeńka w akcji. W tej chwili to cudo nie wiem, ile jest warte, ale robi niesamowitą robotę i uwierzcie mi, nie ma chyba na tej hali samochodu, który by mnie tak zaskakiwał, jak ten pięknie odrestaurowany Countach. Lamborghini Diablo. Samochód, esencja sportu włoskiego. Piekielnie brutalny, strasznie trudny w prowadzeniu i niemiłosiernie drogi. Zresztą z każdym rokiem coraz droższy. Cudo, ikona. Co jeszcze bardzo istotne.
jedna hala była poświęcona, proszę biorąc, tylko i wyłącznie tuningowi. I to tuningowi i mechanicznemu, i wizualnemu, i felgom, i firmom, które zajmują się detailingiem. Generalnie indywidualizacja samochodu zaczyna być w Polsce bardzo, bardzo modna. Wystarczy spojrzeć na braci Collins, którzy na Wyspach, jak i w Polsce, są już znani, bardzo szanuję, naprawdę. Aczkolwiek na przykład ich stoisko z takimi cukierkowymi lakierami tych samochodów, no mi to nie pasuje estetycznie. Szczerze przyznam, wolę troszeczkę inne podejście do tuningu. Niemniej szacunek, naprawdę są znani, to firma się rozwija, oby tak dalej. Wracając do takiego typowego tuningu, udało mi się porozmawiać z Wojtkiem z Best Performance, gdzie kawałek wywiadu macie tutaj. Na pewno wpadnę do Ciebie z kamerą, na pewno będę chciał jakieś auto pokazać, no bo, że tak powiem, to mam w zamyśle swojego programu. Tak jak Ty masz swoją pasję budowania, ja mam pasję pokazywania tego ludziom, żeby wiedzieli, że można i że jest to jakby w Polsce wykonalne, bo niektórzy myślą, że takie tuningi to tylko za naszą, wiesz, zachodnią granicą, tak? Tak, od 3 lat mocniej staramy się pokazywać ludziom, że nie tylko amatorski tuning w tym kraju ma sens bycia, bo naprawdę mamy w Polsce świetną scenę. Auta są naprawdę na wysokim poziomie, nie mamy się czego w ogóle wstydzić. Zwłaszcza tymi środkami, które mamy, bo to też jest inna sprawa. Już niestety ten poziom wychodzi w takie granice, że no niestety budżety też rosną, tak? Dla niektórych jest to dołujące, ale widzimy w naszym kraju projekty, które niedużym kosztem naprawdę są smaczne. Tak, Wojtek zaproponował nam możliwość skorzystania jakby z ich dzieł do na przykład garażu marzeń. Uważam, że no taki samochód w garażu marzeń, co Wy na to? Ja myślę, że będzie petarda. Może w niedalekiej przyszłości. Z ciekawostek był też poduszkowiec. Zresztą, no zobaczcie sami, bo takich rzeczy to się często nie spotyka. Mam wrażenie, że już to gdzieś widziałem. Chyba młody Skywalker czymś takim latał. Poduszkowiec. Jeżeli mówimy o samochodzie jako środku komunikacji, to podsumowując targi, hybryda, SUV-y, mikro lub większe, no i dominacja marek koreańskich, która w przypadku Kia na przykład no jest bardzo znaczna za pomocą modelu Stinger, który jawi się jako objawienie ostatnich lat. Zobaczymy, jak rynek to przyjmie, jak zweryfikuje. Jestem bardzo ciekawy, czy Kia będzie w stanie przebić się przez taki mur niechęci, no bo nie ukrywam, jeszcze kilkanaście lat temu te samochody były kojarzone z jakimś takim, no co najmniej dziwadłami lub autami dla plebsu. No, przepraszam, ale no nie były to marki uznawane przez Polaków za warte zachodu. Zmienia się to oczywiście w latach, Kia i Hyundai zrobiły ogromny progres, ale również takie firmy jak Ssangyong też bardzo ładnie, powolutku wychodzą z cienia. Kia Stinger jest dla mnie naprawdę, zresztą proszę, zobaczcie ją sami. Kianka dumnie prezentuje nowe modele, Stonik, ale i tak głównym bohaterem jakby Kia to jest Stinger, najnowsza odsłona sportowego coupé, można tak powiedzieć. Kia tym modelem, myślę, zawojuje rynek. Mamy samochód, który jest relatywnie tani, pięknie wygląda, jest bardzo dobrze wykonany, no i chyba w tej grupie cenowej nie znajdziemy V6 biturbo wśród konkurencji. Rewelacja. Prawda, że śliczne auto i dodatkowo bardzo fajnie skonfigurowane. 3.3 biturbo. W tej cenie, którą Kia zaproponowała, praktycznie biorąc, nie ma nic lepszego. Tak się złożyło, że niestety nie mogliśmy tam dłużej zawitać. To wszystko było w biegu, żeby troszeczkę chociaż jakiś shortcut, małą relację dla Was zrobić. Jeżeli się podobało, to się cieszę. Jeżeli się nie podobało, oczywiście przyjmuję krytykę. No i teraz wracając do samych autoholików, bo chyba warto by o tym wspomnieć. Po pierwsze 4 miesiące, 25 tysięcy subskrypcji, średnie odcinki po 50 tysięcy są oglądane. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i bardzo się cieszę, że się przyjęło. Ale co najważniejsze, staramy się jakby cały czas trzymać pewną jakość mimo problemów, bo raz mam takiego kamerzystę, raz mam takiego. No i tak dalej. Powiedzmy, to są już moje problemy. Tak jak mówiłem, to nie jest kanał
który traktuję zarobkowo. To jest kanał hobbystyczny, więc muszę mieć czas na pracę, na tune-upa, na dalszy rozwój mojej firmy, żebym miał pieniądze na inwestycje w autoholików. Niemniej odezwała się do mnie firma, między innymi na targach, zresztą sami to zobaczcie. Na stoisku Shine Garage zobaczcie, kogo znalazłem, celebrytę, gościa, którego Astra to już była wszędzie jest. Dobra, dobra, bez tego celebryty, tak? No. No nie, no znajdujemy się tutaj na stoisku Shine Garage, tak? Mhm. O, akurat tam się alarm znowu włączył. Znaczy nie znam, ale obok. Ktoś chce ukraść Mietka. No, całkiem możliwe, słuchaj. Ogólnie jesteśmy w Warszawie, tak, na Expo, wystawiamy się, jest fajny klimat. To twoja zaprzyjaźniona firma, tak? Tak, tak, tak. Bo widzę już, lepki, ładny. No wiesz, musi być, nie? No. To fajnie. To witam. Cześć Robert. Cześć. Wojtek, Shine Garage. Aha. Widziałem twoje odcinki na YouTubie. Mhm. Może spróbowaliśmy nawiązać współpracę. Co byś powiedział, żebyśmy zaproponowali dla uczestników programu jakieś pominki? Chodzi ci o garaż marzeń, tak? Dokładnie. Super, dla mnie rewelacja. Mega, mega pomysł. Czyli co? Naprawdę. Czyli co, przygotujemy do każdego odcinka, dla każdego uczestnika, przygotujemy pakiet produktów Shine Garage. Chyba wszyscy będą. Słyszycie? Szczęście? No i to jest firma. Jestem na... Tak, piona. Dzięki. Tak, Shine Garage. Jest... bardzo miło, naprawdę jest mi bardzo miło, że taka firma jak Shine Garage doceniła mój kanał, was widzów i będzie chciała te drobne suweniry nieodpłatnie po prostu dawać. Jest to no, szalenie przyjemne, że to co robię, ktoś zauważył i docenia. Może jeszcze więcej aut będzie w odcinkach Garażu Marzeń. Powoli kończę ten wywód, monolog. Może już w nowym roku naprawdę będą zabawy na torze, będzie troszeczkę większy budżet, może pojawią się sponsorzy, którzy pozwolą na jakby większe kopnięcie tego kanału. Narzekać nie mogę. Jak na początek naprawdę bardzo się cieszę, że chociaż tak idzie. Z mojej strony ja wam widzom bardzo dziękuję za przychylne komentarze, te negatywne też, no bo to troszeczkę człowiekowi kubeł zimnej wody na głowę zawsze jest potrzebny, ale przeważają pozytywne i oby tak dalej. Postaram się znajdować fajne samochody, postaram się też w nowej serii, którą chcemy ruszyć, pierwsze wrażenie, pokazywać wam auta, no może z salonów już, czyli takie grubsze. Będą to testy może nietypowo takich jak wiele na YouTubie, czyli ile centymetrów ma nad głową, albo ile litrów ma bagażnik, ale testy o odczuciach, o tym, czy jest chemia między użytkownikiem a samochodem, czy wsiadam i mówię tak, to jest to, bo niektóre auta, które wyglądają fajnie, okazuje się, że wcale nie jeżdżą fajnie, a takie, po których byśmy się nie spodziewali, są rewelacyjne i to też bym chciał pokazać. Więc powolutku, trzymajcie kciuki, my się rozkręcamy, mniej więcej 3-4 odcinki miesięcznie chcemy 3-4 odcinki na pewno wydawać. Jeżeli będzie tylko możliwość, będziemy tych odcinków wydawać więcej, aczkolwiek trzeba powiedzieć wprost. Dzisiaj mamy piękny listopad, ale jeżeli przyjdą śnieżyce, burze, gradobicia, to większość samochodów, które tak bardzo chciałbym pokazać, będzie pochowana w garażach, w piwnicach, pod kocem, pod plandeką. Więc może ta częstotliwość delikatnie się wydłużyć. Z mojej strony jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.